Cześć i czołem, drodzy widzowie. Wreszcie ciepło, przyszła wiosna, słoneczko razi mnie w oczy. Nad moim domem latają samoloty z aeroklubu. W związku z tym dziś opowiem Wam o ludziach, którzy mieli wielkie marzenia, a ponadto o pięknych postawach obywatelskich naszych przodków z czasów II Rzeczypospolitej. Dziś będzie o Lidze Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Serdecznie zapraszam. Gdy Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku, musiała stanąć do walki ze wszystkimi sąsiadami. I żołnierze, którzy szli w powstanie wielkopolskie, w wojnę polsko-bolszewicką czy w obronę Lwowa, mieli w głowie piękne ideały swoich dziadków. Tylko ich dziadkowie walczyli ostatni raz w powstaniu styczniowym w epoce karabinów czarnoprochowych. Ich wnukom przyszło się zmierzyć z karabinami maszynowymi, samolotami i żrącym gazem trującym. To była zupełnie inna, znacznie brutalniejsza wojna. Na szczęście ją wygraliśmy. Pokonaliśmy Niemców, pokonaliśmy Rosjan, pokonaliśmy Litwinów, pokonaliśmy Ukraińców i tylko z Czechami nam się nie udało. Ludzie zrozumieli, że każda następna wojna będzie już tylko okrutniejsza. Dlatego trzeba społeczeństwo na taką ewentualność przygotować. Jak grzyby po deszczu rosły inicjatywy obywatelskie, mające na celu m.in. poprawę naszego bezpieczeństwa. I tak oto narodził się Obywatelski Komitet Obrony Przeciwgazowy, zmieniony później w Towarzystwo Obrony Przeciwgazowej w 1922 roku. Oraz w 1923 roku narodziła się Liga Obrony Powietrznej Państwa. O ile pierwsze towarzystwo, to wiadomo, chodziło o to, żeby ludzie mieli maski przeciwgazowe i wiedzieli, jak zachować się w razie ataku gazowego. O tyle Liga Obrony Powietrznej Państwa ma już bardziej złożoną historię i zadania. Stworzyli ją piloci z Aeroklubu Rzeczpospolitej Polskiej. Piloci wojskowi, którzy byli najpierw w czasie I wojny światowej szkoleni przez zaborców bądź Francuzów w swoich szkołach lotniczych do walki nad frontem wschodnim i zachodnim. A gdy w 1918 roku odrodziła się Polska, no i musiała właśnie walczyć ze wszystkimi dookoła, to właśnie oni dzielnie bili się na przestarzałym, wyeksploatowanym i zużytym złomie zdobytym na Niemcach, Rosjanach i Austriakach. A kiedy w 19 roku zaczęto już dostarczać samoloty francuskie i amerykańskie, brytyjskie, to okazało się, że nawet jeśli mamy samoloty, to nie mamy pilotów, żeby na nich latali. A nawet piloci, na przykład niemieccy, wykształceni w kaiserowskiej armii, nie potrafią na tych samolotach latać i trzeba ich doszkolić na te samoloty. Co prawda wtedy szybko zakładano szkoły lotnicze i próbowano jakoś temu zaradzić, ale wnioski z m.in. wojny polsko-bolszewickiej były takie, że nawet mając samoloty, które da się wyprodukować albo kupić, samolot wyprodukujemy drugi. Pilota w miesiąc ani dwa nie wyprodukujemy. Dlatego powołano właśnie Aeroklub, który miał kształcić nowych lataczy, ale żeby miało to sens, musieli mieć organizację, która będzie ich wspierać, finansować, dostarczać ludzi i zapewni propagandowe wsparcie. No i tak oto właśnie powołali do życia Ligę Obrony Powietrznej Państwa. Miała ona dwa, że tak powiem, piony zadaniowe. Pierwszy, podobny do Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej, czyli tak samo zwykły Czesiek miał wiedzieć, co zrobić, jak na niebie pojawiają się samoloty i spadają bomby, gdzie się schować, jak gasić pożary, jak podać informacje wojsku, co widział i gdzie widział, co ma robić, żeby w razie sytuacji kryzysowej zadbać o własną dupę, a przy okazji pomóc innym. No i drugi był jeszcze pion, znacznie ciekawszy. To było promowanie lotnictwa, żeby Polacy, jak dowiedzą się, że państwo polskie ładuje kasę w samoloty, w kluby lotnicze, w wieże spadochronowe, to żeby nie tylko byli na tak, ale żeby jeszcze przy tym pomagali. No i te organizacje dwie, choć trochę się różniły, to w 1928 roku zjednoczyły się w jedno i tak narodziła się Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Podstawową jednostką organizacyjną ligi było koło. Koło mogło działać w szkole, w zakładzie pracy, w urzędzie. Koło miało swoją zwykle gazetkę ścienną, oni się spotykali raz w tygodniu, rozmawiali o tym, przypinali artykuły do gazetki, wymieniali się opiniami, jeździli na wycieczki, na lotniska, do zakładów i żywo interesowali się tematem. Był to dobry obywatelski sposób na pobudzenie aktywności właśnie od już najmłodszego, od szkoły. To organizacja ta w przededniu wybuchu II wojny światowej
liczyła już 2 miliony członków. A jako że pobierała składki i ludzie ofiarnie wspierali rozwój lotnictwa i obrony przeciwchemicznej, to do 1939 roku przez Ligę na wsparcie wojska i obrony cywilnej poszło ponad 70 milionów ówczesnych złotych. Gigantyczna kwota. Organizacja ta więc miała koła w szkołach, w zakładach, one miały komitety powiatowe podlegały pod komitety wojewódzkie i tak prężnie to działało, że w 1933 napisano od nowa statut, stała się ta organizacja organizacją pożytku publicznego, czyli dla wyższego dobra i w rok później objęta została patronatem państwa. Dzięki temu patronatowi zwiększyła swoje możliwości szkoleniowe i finansowe, dzięki czemu mogli na wręcz masową skalę kształcić ludzi z zakresu bezpieczeństwa, wspierać rozwój lotnictwa i wspierać rozwój nauki, bo ze składek Ligi finansowano masę różnych działań. Budowano przy uczelniach instytuty aeronautyczne oraz instytuty badania aerodynamiki, na przykład we Lwowie, w Warszawie. Budowali szkoły szybowcowe, budowali szkoły na samoloty tłokowe, fundowali 17 wież spadochronowych, żeby sport spadochronowy się rozwijał. Wydawali własne czasopisma, opłacali konstruowanie, budowę i badania w laboratoriach pracujących nad środkami chemicznymi, które mogą być użyte do szkodzenia ludziom, jak i do ich ratowania. Także Liga miała bardzo, ale to bardzo prężną działalność na polu edukacyjnym, naukowym, a także wspierania państwa w sposób materialny, finansowania, na przykład przekazanie samolotów. Liga w latach 30. przekazała lotnictwu polskiemu ponad 300 samolotów. Najwięcej, bodajże 127 sztuk, przekazali w 1937 roku na polach mokotowskich jednorazowo i był to naprawdę potężny zastrzyk dla aeroklubów i jednostek szkoleniowych Wojska Polskiego. No wyobraźcie sobie, ponad 100 samolotów na jeden raz i to ze składek. To jest coś niewyobrażalnego dzisiaj. Dlatego Liga bardzo prężnie rozwijała się. Na domach członków Ligi były specjalne tablice, które informowały o tym, że to jest dumny członek Ligi Obrony Powietrznej Przeciwgazowej i że każdy powinien być członkiem tej Ligi, bo bezpieczeństwo jest sprawą nas wszystkich. Bardzo piękne i mądre. I ci członkowie, którzy właśnie tak ofiarnie wspierali rozwój lotnictwa i szkolili się na wypadek ataku bombowego czy gazowego, we wrześniu 1939 roku, kiedy pojawiły się samoloty Luftwaffe nad polskimi miastami, nad Wieluniem, nad Sulejowem czy nad Warszawą, oni wychodzili z domów i zakładali opaski z takimi właśnie oto klamrami. Obrona przeciwlotnicza. Opaski były zwykle dwukolorowe, żółto-niebieskie, choć spotkałem się także z żółto-zielonymi, czerwonymi. Najprawdopodobniej kolor opaski zależał od funkcji pełnionej przez członka obrony przeciwlotniczej. I to oni ofiarnie gasili pożary, informowali żołnierzy, wspierali strażaków, pomagali sanitariuszom, organizowali porządek na swoim domu, na swojej ulicy i pomagali ogarnąć ludzi, by nie panikowali. Oni właśnie nosili takie klamry z opaskami, a wcześniej nosili takie na agrafkę znaczki Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. I to są dwa przedmioty po jednym i tym samym człowieku, który kiedy nad jego miastem pojawiły się samoloty Luftwaffe i zaczęły bombardować, to założył tę klamrę, w klapę wpiął ten znaczek, bo był z niego dumny i poszedł ratować ludzi. I tak oto, choć wojnę żeśmy przegrali, to śmiało mogę powiedzieć, że ta organizacja zdała egzamin. Pomogła w rozwoju lotnictwa. Jedyny kraj, który bardziej miał rozwinięte lotnictwo i większy udział obywateli w rozwoju lotnictwa, to był Związek Radziecki. Także jeśli chodzi o skalę zjawiska, byliśmy w absolutnej czołówce. I kiedy na Polskę zaczęły spadać bomby, to ci ludzie ofiarnie ratowali innych i udowodnili, że to wyszkolenie i wszystkie inne działania, które podejmowali, były warte zachodu. Jaki więc jest morał z tej masowej przedwojennej organizacji? Dziś już raczej nie potrzebujemy masowej organizacji lotniczej. Poza tym nie wiem, ile lat musielibyśmy zbierać ze składek, żeby kupić chociaż jedno F-16. Ale jest to mądra nauka, bo pokazuje, że powinniśmy się zrzeszać. Powinniście działać, organizować się, tworzyć różne stowarzyszenia, organizacje, w ramach tych organizacji rozwijać się, pomagać innym, pomagać państwu i pomagać sobie.
W związku z tym taki morał z dokonań Ligi Obrony Powietrznej Przeciwgazowej oraz historii II Rzeczypospolitej, że należy się zrzeszać i należy działać. Dziękuję Wam ślicznie, żegnam się, cześć i czołem.